Bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że pan Edward zgodził się na rozmowę, bo myślę, że trochę ciekawych informacji o żernikach i nie tylko o żernikach. Ale w ogóle tak jest, o okolicy tak. Przekażę, ponieważ jest ku temu sposobność, a doświadczenie życiowe jest też spore. Tak. Tak więc jest o czym mówić. Rozumiem, że jest pan tutaj rodowitym żerniczaninem, tak by trzeba powiedzieć. Tu się pan urodził, żernika. Tak, tak? Na tym placu. Na tym placu nawet, no proszę. I całe życie tutaj pan tak, spędził, tak? Tak, tak. Rodzice uprawiali ziemię tutaj, tak? Czy jeszcze gdzieś pracowali? Był jakiś zawód inny? Zajęcie taty? Nie. 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 Rolnictwo. Rolnictwo. Ale pan już pracował w zakładach koło Kielc różnych, no, nie? Ja przeważnie na budowie pracowałem. Mhm. Potem na cementowni robiłem. O. No i z cementowni poszedłem na inwalidzką rentę. Także... Czyli, mówiąc krótko, był pan chłoporobotnikiem, jak tak, dawniej mówili, tak? Czyli trzeba było pracować w zakładzie, a po południu robić tak, na roli. Tak, i nie nudziło się. Nie? Tak? I czym dojeżdżaliście? Autobusy były robotnicze, z brzegów? Ja autobusy. No, jak zamrobił na Kowale, to dojeżdżał pociągiem. O, a na jeden. Pociągiem. I dokąd pociąg? Do Radkowic? Do Siedzkówki. Aha, tam do Siedzkówki. I tam, stamtąd pieszo. Do Siedzkówki, tak. Do Siedzkówki. Tak. Mhm. I tak to jest. Tak to było. O. Tutaj w Żernikach był dawniej młyn. Niedaleko stąd tak, przecież, tak. Bo cóż, tutaj przy kładce. Tak. Co pan wie o tym młynie? Bo on powstał w latach 20. Co wiem? No wiem, no jak. Założycielem tego młyna był? Pamięta pan? Ja nie pamiętam. Tylko prawdopodobnie, że to był założycielem jakiś Włodarczyk. Mhm. O. A potem to wykupił ten... Baniszewscy wykupili. O. I oni to... Ojciec Jerzego? Jerzego, tak. Ojciec. Tak. Mhm. Bo oni pochodziły z Wolicy. Tam spod Jędrzejowa. Mm-hmm. O, ten Waniszewski. O. I oni kupili ten... A ten, co tu w Miąsowie młyn jest, to znów kupił tego... Piano, brata syna z Wolicy. O. Oni tu miały do spółki ten młyn, potem ten Adolek się kupił tam i tam pobudował. O. Czyli to była taka tradycja, tak, że już ta rodzina się mnarstwem tak, zajmowała. I tak, co oni tutaj wykonywali? Mąkę i inne rzeczy też robili? Mąkę, kaszę z prosa, jak rano mówili, jęczmin, jęczminną kaszę. O, także wszystko to robili. To ci okoliczni rolnicy mieli wygodę. No, źle się na plecy, zaniesł się po prostu do dół. No właśnie. Tak? Tak jest czy nie, o. No i już. Kiedy to się spaliło? Nie powiem dokładnie kiedy, ale to było po wyzwoleniu. Tak. Po wyzwoleniu, ale którego roku to nie powiem dokładnie, o. Bo znaczy, upaństwowiali to wszystko i no, był komisarz. Narzucony tutaj był i tego. I tak, ale jak tam było, tego to nie wiem. O. O. Bo tu był jeden młyn, drugi był. W Chojnach. Chojnach. Tak, Chojnach. Kłodzieżce. I później był gdzieś dalej, w Jacłowie czy gdzieś? Na Bochyńcu, jak papiernio mówili. Tam. I na wyspie. Na wyspie, w Złotnikach. Mhm. Czyli dość sporo, nie? Tych no, będą było. A. Tak, tak. Bo jeszcze my lotali do Bolmina na odpust, to koło tego młyna, a potem teraz jest tam Tartok. O. Prawdopodobnie. A wiatraki były gdzieś tutaj? Nie. Nie było, nie? Nie.
wykorzystywano energię wody. Wodna, tak, tak. O. I spławiano drewno też stąd? Pamięta pan to? Tak. Zbijali tratwy takie po kilkanaście tych. Sosnowe drewna? Sosnowe i siadali we trzech czy we czterech i jechali z tym. No. W którym to miejscu robili? Koło kładki tutaj, czy dalej gdzieś jeszcze? Jak te ściły po kończy się działka. Aha, tutaj. Tak, o, bo tu zaraz się kończy ich działka i tu tędy tam za tego. Bo przedtem to tu były dwie rzeki. Bo jedna szła na młyn, a druga szła obrębnie. Tak, tak. O, a teraz to tam nie ma znaku. Zarosło wszystko i już. Jest ten kanał, co szedł na koło młyńskie? Jest, tak? Jak ktoś ruka, nie? Jest, tam z tamtej strony młyna jest kanał, tak. I skąd to drewno przywozili? Z lasu. Tutaj z Bzioręby? Tak. Bo przecież Józef przed wojskiem jeździł z leśniczym, jak się jeździ poczęła tego, to jak mi mówili, jest 550 hektarów tego lasu tutaj. 550, to jest jednak obszar spory. Mhm. O, no, tak. A. Bo przed wojną też spławiali to drewno. Tak, na pewno. Flisacy mówili. Tutaj ktoś się zajmował tym flisactwem stąd, z Żernich czy z brzegów, czy raczej dalej? Są wśród przeważnie, ale nie żyjący. Kto? On się nazywał Sęk. Aha. O, i on się trudnił flisactwem. No, zmówił się ludzie i jechali. O. Czyli Żernik też okazuje się. A, i to ile? Trzech, czterech ludzi? Trzech ludzi ci tam tego jechali. O. I to spławiali gdzie? Do Wisły? I chyba tak. Chyba do Wisły. O. Tak. I to cały rok szło, czy tylko jesienią? Sezon. 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 O. Tak. Przywozili furmankę końmi to drzewo z lasu i tak dalej, a dzisiaj to przecież... Kto by... Przyjdzie taki Tatra, załaduje, nie potrzeba ludzi, nikogo nie potrzeba. Tak. Prawda? Tak. No ale te spławy były dobre, bo... Lepsze były ta droga wodna niż takie, bo to można było. Ale o co mi chodzi? I były wody większe. Tak. O, a dzisiaj to co my mamy? Prawda? Konia się pojawiło w rzece. Tak. A dzisiaj w gumofilcach się, gumowka się przejdzie. O. O. Czyli tak, na tej rzece tutaj był młyn. Tak. W mostach. W mostach. W Chojnach, przepraszam. W Chojnach, tak, tak. Kozłowskich. Spławiano drewno. Tak. Czyli wykorzystywano tę rzekę na wszystkie sposoby. No i ryby łowili. Tak. Ludzie. Ile było ryb? No właśnie. Całkiem niemało. O, a dzisiaj? No nic. Ta rzeka tutaj przed tym młynem, to ona ma taki charakter jak rzeka górska. Ten nurt jest taki wartki tutaj, nie? Tam na tym zakręcie. O. To nie wygląda na rzekę nizinną tutaj. A nie. Ostry ten nurt jest. Jest. Ja byłem w Przemyślu wojsku. Tak. I o co mi chodzi? Robiliśmy most na Sanie. Przemyśl, tam w Dubiecku, miejscowość Dubiecko. I to wtedy był wylew na wiosnę i potrafił się San spiętrzyć 2,5 metra od razu do góry. No. Fala szła, tak widać jak fala idzie, tak. Takie te rzeki górskie są. Ale tej Nidzie tutaj też nic nie brakuje, bo ja pamiętam jak tu zacząłem przyjeżdżać, nie wiem który, bo 97 rok, woda szła pod górę, pod remizę i tutaj was zalewało, w nocy jeździli chłopaki tutaj z workami. A druga sprawa to było jeszcze inaczej, tak. W ten czas jak wypuścili te zbiorniki w Borkowie, to woda zamiast szła w tę stronę, to szła odwrotnie. Ten to była wylew. No niesamowite to było. Ja pamiętam do dziś, dla mnie, to jak ta woda tutaj szła pod górę. Tak. Niesamowite rzeczy. Tak. Te tutaj u teściowej to wszystko kapustę pozalewało na 2 metry. Tak.
Więc... Ona tu na podwórze wchodziła. Mhm. Tak, no. Wiem właśnie, wiem, że tutaj też z tyłu worki były, nie? Zakładane. No, pamiętam tak, to. Tak, tak. Tam za ten burków tak. Mhm. O. O. Czy czasy wojenne pan pamięta tutaj kopanie tego pancegramu, czy nie? Tak. Był pan tam jako dziecko? Byłem. Był pan? No. Jak pan to Ja na pancegramie nie kopałem, ale kopałem tu na Brzełowskich Łąkach za Krzętorzem, na nabrzeż na Leczy. Potem kopałem za Chłynami, ale te wąskie rowy, o. A bunkry przywozili drzewo, bo też takie 12 lat miałem, jeszcze niepełne, i z mostów tam wyrabiali cieśle i tu mi przywozili na nasz las. No. Czyli dzieci też miały jakieś zatrudnienie? Miały zatrudnienie, a w Chłynach, tam gdzie ten młyn, tam była kuchnia. A my, ten Niemiec stoł, który dziecko to z papierosami ten duży, a ten drugi ma bez papierosu. Tak. Tak było. No. To tam w brzegach co kopaliście? Jakieś takie małe rowy? Strzał dla strzałów. Co kawał to było tego na wojsku, na żołnierza. I patrzył na wschód. Mhm. O. Tak. I to na nic się zdało, nie? Rosjanie przeszli bez problemu. Pewno, że tak, ale ten czas to taka sprawa była. Jeździłem do tych okup, kuń mi nie rosł. A to w ten czas, w styczniu to przecież było, nie powiem do daty, ale o co mi chodzi. Taty mówi tak, a dzisiaj to ja pojadę, a to zima, trzeba kupić grefę do kuni, bo no, okuś kunie, nie? Ja poszedł do brzegu, a sklep był w tej kancie, jak się remiza jest i w tym, nie tutaj tego, tylko obok tego, taki tam wąs jest tego. Sklep tam był. Zaszedłem do brzegów, a tam na Sodzawce pełno samochodów. Już nie? Ja poszedłem do sklepu, sklep zamknięty. Idę na Zot, a na piechotę, no bo cóż, patrzę pod podżerniki, a brzegi się już polą. Przeciął samolot, zasiął fosforem i koniec. Polo. A przecież taki, bo tu, nie ten dom, tylko ten stary, co był, to było, mieszkało 12 Niemców. Tutaj? W tym domu, tak. Mhm. I była tu piwnica taka i w ten czas, to przepraszam bardzo, bo to się nie wiąże z tym. Ale mówię, skończę o tych i tego. I ten tu w niemieckim wojsku służył Czech. I on mówił po polsku. A tatuś już pojechał naprzód do Złotnik, bo tam taty brat był w Złotnikach. I pojechał tam, Józef został, to 12 lat mi minęło. Józef potrafił w ten co styczniu zaprowadzić dwie krowy do Złotnik. To nie tak. Tak, mój kochany. A czemu żeście te, tam do stryja, tak? Tak, do stryja. Mhm. Tak, tak. Potem to zaprowadziłem te krowy, no i tam chłopaki były. Brat stryjeczny, Edek, był rok starszy ode mnie. Chodzili po drodze. Patrzymy, od Rębieszy zminęli Lipnicę, jedzie furmanka i przyjmie ze 20 Niemców i te plasaki, wszystko na tym wozie, na tych wozach. Drugo od Mniszka, znów tę drugą stronę, za cmentarzem tam, nie? A może wyszło pół godziny, może 20 minut, jadą na czołgach. Zdrasty towarzysz! Dojechali ich tam gdzieś za... Dlatego i co zrobili? Wybili. Tych Niemców wymordowali wszystkich. Tak, no. Taka sprawa. Tak, moi kochani. A my uciekli w tęczą, no bo tu front miał być. Te okopy, tutaj okopa Szczelców, tam dali okopa Szczelców, dopiero rów ten pancegram. O, tak. Tak to jest.
Wyglądało to groźnie. Ano groźnie wyglądało. I w ten czas o co mi chodzi. Ten razem już takiego, jak co zacząłem mówić, nadleciał samolot tutaj w górze za Warszu i zgasł sygnał Markut. I, a we Młynie już mieli na dynamo światło elektryczne. I szczęście, że nie trafił Młyn, tylko tam dali bomby pod zawodom. No. Tak. Kto zbombardował te brzegi tym fosforem? No Niemcy. Niemcy? No Niemcy chyba. Mhm. No. Jeszcze Ruscy ich nie było. I tutaj prawdopodobnie zaraz z początku pierwszy dom to zostało do trzech czy czterech Niemców, a Ruscy byli w brzegach, to zapalili stodołę. Niemcy, te ci Niemcy i w tym dnie uciekali do Bizerydy. Prawdopodobnie. No. A tutaj byli ludzie do kopania rogów z innych miejscowości byli. W Brzegnikach i gdzie oni tutaj nocowali? U nas, tak to było w lato, to o co chodzi, nie wolno było zwozić z pola zboża, z pola, jak u nas w stodole mieszkało 30 osób. No. I skąd ci ludzie tu byli? Z Łoksy, z tamtych stron. O, tak. Węgleszyn? Węgleszyn, Łoksa. Tak. A jedna prawdopodobnie to nawet nauczycielka była. No jak ją Niemcy złapali, zabrali i koniec. Tak? Taka sprawa. O. To wnioskuję z tego, że sklepu tu nie było w czasie wojny. Były. Był jednak. U Jaworskiego tam był, za krzyżem. Ale bo mówi pan, że szedł pan do sklepu do brzegu, nie? Do brzegu to był sklep żelazny. Rozumiem. O, żelazny sklep tam był. Przeważnie gwoździe i tak dalej, taki sklep. A tu był spożywczy. Rozumiem. Tak? A teraz doszło do tego, że nie macie sklepu. I wieś zamarła, bo o co chodzi? Nie ma krawca, nie ma stolarza, nie ma szewca, nie ma kowala. Tak? Taka jest sprawa. Bo ile było kowali? Jeden czy dwóch? Dawniej? Dwóch. Dwóch. Tutaj był ojciec tego Głąbika Janka. Tak. I na końcu się Chwastek. No ale koni było pełno. No. To było co robić. Nie były gospodarstwa, po dwa konie były. Po jednym, po dwa konie, tak? O, no, o, tak. Taka sprawa. Rodzina żydowska była jedna tylko? No jedna to, co pamiętam, tam u futra byli, o. Jak się oni nazywali? No ale Machu. Machu? Machu, o. Jaki fach, jaki zawód? No szewc, przecież co mówiłem. O, szewca. No. Tak. I miał roboty też pewno. No pewno, tak. Jest, mówili w ten sposób, że jak Żydzi wyginęli, kto będzie buty robił? Kto będzie szył ubrania? O, tak? Ile ich było tam w tej rodzinie? Pamięta pan? Wiem, że jeden chłopak był, Ślamka gadali na niego, dwie czy trzy dziewuchy, no i ojciec i matka. O. I co się z nimi stało? Wywieźli ich gdzieś. Ale przyjechał ktoś po nich, czy wyprowadził? Ja nie pamiętam tego. No. Tak. Tak. Tak to jest. Do Sobkowa, prędzej do Jędrzejowa może, albo do Chęci istotnie. Trudno powiedzieć. Nie? Trudno powiedzieć, gdzie. O, o, tak. Chęci w Brzegach podobnież był. Też jedna rodzina, chyba sklep miał. Nie, ale Żydzi. Tak. Tak, o. Dokładnie. W Sobkowie coś było troszkę więcej, a tutaj to tak po jednej rodzinie, po dwie, nie? A w Bizorędzie? Tu nie wie pan nic.
Nie wiem. Znaczy, tam był jaki czy nie, nie wiem. O. Ale tu dobrze. Wiem, że o co chodzi. Kopali kamienie. Żydzi tu na strzałbie, wiem, tego. I śpiewali, kazał Niemiec śpiewać. I ach, ten Hitler złoty nauczył nas roboty, a ten Śmigłowiec nie nauczył nic. To wiele osób to potwierdza, tę piosenkę. To już w czasie okupacji. Tak. Dużo ich tutaj zatrudniano, tych Żydów? Oni mieszkali w Bizorędzie. I dużo ich było? Nie wiem. Nie wiem, ile ich tam było. Pamięta pan, jak pracowali? Widział pan ich? No, pracowali. No, kopali kilofami, łopatami i to wszystko. I ten kamień wywożono, Niemcy wywozili? Chyba tak. O. Tak. I w Bizorędzie, mówi pan, byli, tak. Stołowali się? Tak. O. Tak. To był początek wojny, tak. Trudno powiedzieć. Początek wojny. Mhm. Tak. No to ciekawe jest, bardzo ciekawe. A. A no cóż, a potem za Niemców chodziliśmy do szkoły, to też były takie stery duże i z tego my się uczyli. O, no. Tak. Nauczyciele było. Do brzegu wchodziliście. Tak, dlatego tej szkoły tutaj. O. Mój dziadek chyba tę szkołę budował. To 1928 rok, gdzieś tak, ten budynek chyba powstał. Przed wojną. No kamień prawdopodobnie już tu wozili stąd, na tę szkołę. Mm-hmm. O. No. I tam pan chodził w czasie okupacji. Ta szkoła była czynna? Tak. No. Z programem niemieckim. No. Tak to było. Bo inaczej by nie pozwolili. Tak to było. Pamięta pan nauczycieli, którzy pracowali wtedy? Kierownikiem był Placek. No i jego żona i siostra żony. O, tak. Tak. Ten Placek uciekał później stąd? No, był po wojnie, po wyzwoleniu chyba uczył trochę, a potem wyjechał do Kielc. O. Zapytam o taką rzecz jeszcze. Jak to wygląda, jak życie religijne wyglądało? Odpusty były jeden czy dwa? Dwa. Dwa. Na Mikołaja? Na Mikołaja i na Matkę Boską z Kapleżną. 16 lipca. Czyli tak jak dzisiaj, do dzisiaj. Tak. Dużo ludzi jeździło do brzegu? No chodzili, no. Chodzili do kościoła. No. Pasterka. Za Niemców to się nie odprawiało o 12 w nocy. Nie. Koło 6 rano. Mhm. O. Tak. A kto był organistą tutaj, księdzem? Dobrze, na dół. Chrawa. Na wy. Zapomniałem, no. No to sporo czas. Przecież pamiętam. Bo miał troje dzieci. Organista? No Junika, najmłodszy był Tadek i chyba Stachu. Stachu to był chyba 33 rocznik. O, tak. Przepraszam, przyszło mi na myśl. Wydrych. To byli miejscowi ludzie? Czy oni przyszedli? Oni przyjeździ byli. Wydrych się nazywał. I tu do końca swojego życia był w brzegach? Trudno powiedzieć? Nie. Nie. Gdzieś wyjechali. O. I po nim był pan Bębenek, czy jeszcze ktoś był? Bębenek. Jest. No on mieszkał tam, przecież tam była organistówka. Jak ten plac, parking, teraz tam był dom. Uczył mnie grać na akordeonie i jeszcze wtedy u niego tam byłem właśnie. Tam jest. Tak. Jak początki były. No, jest to wspominać. Pięknie. Bo pytałem o księdza, ale w czasie okupacji, ale to mogło. Za choroba. Edward mu było. Zapomniał się nazywać. A potem był
Stanisław Wileński, chyba jak się kościół spolił. Alfons Wileński. Alfons chyba Wileński był, to nie wiem czy on. Tak, się kościół spolił. To on, tamten był starszy, no więc biskup dał młodego na remont kościoła. O. Obraz się uratował. Tak, obraz się uratował, tak. I piękny obraz, dobrze, tak. Że się uratował. Tak. A reszta spłonęła. No spłonęła, to cóż. Mhm. No to cóż, zrobić. Wsie się składały? Jak to było z tą odbudową? Składali się trochę. Ja jeszcze przed wojskiem był, to jeździłem do tokarni po gryz, to tam do ujcik taki, miał w polu taką kopalnię żwiru. O. Szybko odbudowano. No, pewno. Tak. Tylko o co mi chodzi, bo któryś to ksiądz to mówił, że jak był remont, że jest za wysoki, trzeba go obniżyć. Jak się spolił, to trzeba go obniżyć. O. Ale obraz jest śliczny i on też ma piękną historię. Tak. Tak trzeba powiedzieć. I dobrze, że się uratował, bo no. Same mury, to czy takie, czy inne, to już jest wtórna. Ważniejszy jest obraz. Tak jest, dokładnie. O. Tak. Jak przeżywaliście tutaj nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej? To było wielkie przeżycie chyba dla ludzi. No tak, tutaj. Ale o co chodzi? To w ten czas, to ty były jeszcze te czasy komunistyczne, to też nie wolno się było tego gromadzić i tak dalej. O. A ten, co prowadził te nawiedzenie, rekolekcje, to był taki energiczny ksiądz. O, pamiętam. Bo to były rekolekcje i później obraz tak, do parafii. Skąd przyszedł obraz? Pamięta pan? Chyba z chęci mi się wydaje. Bo z Sobkowa poszedł do Mokrska, bo to było inaczej niż dziś, nie szedł dekada tak, tam. Tak. Mhm. Tak. To było wielkie przeżycie. To wielkie, no. Wielkie przeżycie było. Ludzie się przygotowywali po wsiach też? No trochę się tam przygotowywali, no bo jak to nie, no. Na kuniach wyjeżdżali po niego i tak dalej, o. A dzisiaj inaczej, tak. Wszystko. Tradycja ginie, prawda? Tak. O. Chciałby pan wrócić się do tamtych czasów? O co chodzi? Były weselsze czasy. Więcej było takich, o. Ludzie się więcej spotykali, a ci też zachłanno wszystko, prawda? Jeden do drugiego zajrzał, nie? Chyba tak, schodzili się tego i tak dalej. A dzisiaj nie ma nikogo. O, no to ja już jestem starszy, ale ci młodzi to samo. O. Tak. Taka jest sprawa. Schodzili się przy święta, czy co, sąsiady się poschodziły, trochę się tego, o. Tak jest. A dzisiaj nie ma nic. O. Tak. Inne są zwyczaje, jeden do drugiego nie zagląda, nie? Nie. Nikt nikomu nie potrzebny. Gdzie zabawę robiliście dawniej we wsi? Na powierzchni była. Idą tutaj gdzieś, czy tu gdzieś w domu u kogoś? Potem była remiza wybudowana. Był jakiś zespół miejscowy, ludowy? Ktoś grał na czymś, na instrumencie jakimś? No to przecież w brzegu grały. Dwa zespoły były. O, tak. Ojciec tego Piroka, co jeździ w tym autobusie. On też grał, ten muzykalny. O, Jurek. Tak. To w tych Piżakach to był postawień dawna słychać, tak. Że grali. Tak. Michalski miał zespół swój, Piżok miał swój zespół. O, tak. Proszę. Czyli mówiąc krótko, w Brzegach te tradycje były, bo tam i Krzysio Kornecki, później i Tadziu Molenda, nie? Tak, oni tak, grali, tak, tak. Romek Miernik, ale tu w samych Żernikach nie było takiego nie, zespołu, nie? Rozumiem. Nie było. Krzysiek teraz ten, Sułek, Zbyszek, o, to on, Tadek Molenda, tak. Tak. Dobra ekipa.
No, tak. A dzisiaj to nie ma nic. Jak się wjeżdża do Żernik, to co mnie zastanawiało zawsze, to charakterystyczna zabudowa, której nie ma w innych. Mianowicie domy ustawione bokiem do ulicy, a frontem jako na podwórko. Tu nie ma chyba nigdzie tak. No bo o co chodzi? No. Wszyscy budowali w ten sposób, że na przykład ten dom, żeby światło było na południe od słońca. Prawda? O, a szczytem do drogi. Tak. O. A gdzie indziej może inaczej jest, no. No ale tutaj tak jest. Tak. I nawet część nowych domów też tak jest budowana. No bo tak, tak jest. O, o. No bo ja rozumiem, że tam gdzie były wąskie działki, to łatwiej było tak, ten dom tak pociągnąć. Tak, 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 tak. I mój dziadek umarli, mieli 94 lata. O co chodzi? I w ten czas Józef zaprowadził, jak mówią, dwie krowy do Złotnik, a oni mieli swoje krowy, jako była siła. 3 tygodnie wyciele przez pola zaprowadził do Bizerendy. No, to nie krowa, tak? Tylko trzeba ciągnąć. Do mnie ludzie byli mocniejsi, silniejsi, prawda? Kto przeżył dzieciństwo? Tak, tak. Tak oto jest sprawa. O. Straż to kiedy tu powstała? Po wojnie? Straż ogniowa, pożarna? Jak ją zapamiętałem, to był sołtysik komendantem straży. Który? Sołtysik tam, gdzie mieszkał Suma Heniek. Staśka tata? Kogo? Stanisława Sołtysika tata? Nie. Nie. Jeszcze inny? Sumy Henika teściu. O, bo Stacha tata to był Kazimierz. O, a to był też ten Andrzej. O, jak to zapamiętam, to u niej byli. Była ta sikowka. Tak, o. I to był okres powojenny już, czy po wojnie? Powojenny. No ale musiała być to wcześniej, no bo sikowka była. No tak. Czyli gdzieś tam ktoś już organizował, nie? Tak, tak. Czyli jakieś tradycje były. No jak to nie? Przyszedł lejek, to sikowką doli przez wieś. Były te tradycje, teraz też to ginie. Dzisiaj to... Na policję wydali znać. Tak, tak. Dopytam jeszcze pod tymi domami. Te domy wszystkie, rozumiem, były kryte strzechą. Tak. Ktoś robił te strzechy tutaj, miejscowy, czy... A sami robili. Sami ludzie, nie? Sami robili. Mhm. Ale o co chodzi? I była słoma nie dzisiejsza. Leciałem na odpust do Złotnika. I leciałem się tędy przez wyspę. O co mi chodzi? I tam się tam na tych, jak to mówili, ziejonki, bździonki i tak dalej, to koń był spętany w powrósło. Taka była mocna suma. A dzisiaj? Dzisiaj to trzeba zostawiać słomę na wieniec, żeby było z czego wieniec zrobić, bo nie ma słomy, nie? No. Tak to jest. Tak. A. Bo kombajnem by mucą i po słomie. Ale była mocno. O. A dzisiaj to jest próchno, spolone wszystko. Tak. Inne odmiany też. Tak inne odmiany, wszystko, o. To jak mówiłem, do ich lat to się pole nawoziło obornikiem, to ziemia miała próchnicę. O. A dzisiaj tego nie ma. W domach chleb w każdym domu wypiekali miejscowi. Tak. Nie chodziło się nigdzie. Jaki był zapach, prawda? Weźmy. Jak kupili kilo kiełbasy na święta, tak trzeba powiedzieć prosto, to była czuć, że jest kiełbasa. A się kupi 10 kilo nie czuć. Kto tutaj wyrabiał kiełbasę w Żernikach? Kto wyrabiał? Hejduk robił. O. Molenda też nie? Molenda. Robił? Robił, tak. O. Tak. A chleb każdy we własnym zakresie? Tak.
Tak jest. I taki chleb był przez długi czas i był dobry. Dobry. Wszystko było, były drożdże, mleko do tego. Na tym się robiło zakwasy, do tego się mieszyło. Tak, a dzisiaj wszystko było. Choć są ludzie, którzy wracają do tego i pieką sobie chleb tak. We własnym zakresie. Dbają tak, o zdrowie, tak. Ale mój kochany, o co mi chodzi? Ja jest większa rodzina, prawda? A tak, no, że jest dwoje, no to co zrobimy, tak? No macie tu piękne okolice, tak trzeba powiedzieć. To rzadko spotkać, żeby były tak piękne okolice jak tutaj. Ta Biała Nida rzeczywiście jest piękna, urocza, dzika ta rzeka jest tu. Tak trzeba powiedzieć. Tak. I nieuregulowano. Tak. O, nieuregulowano, tak. Ich lat do tyłu tu przyjechali. Nie było ile lat. Ja znam wyszedł do nich zastanowa. No i to rosło się o te regulacje rzeki, nie? Jak by to pan zrobił? Proszę pana wyprostować, żeby te zakola zniknęły, to nie będzie w ten co rwało, a tak to w tych zakolach rwie. Może pan ma rację go, no. O, no. Tak. Wyprostować by było tak, tylko tego uroku by nie było. No tak. X lat do tyłu, jak jeszcze nieboszczyk Tadek Kędrowski żył, tak. Żebym tam mył. I tam idzie jedna rzeka na młyn, a druga z tyłu. I te bobry ile robią szkody. O, bo cały dzień robiłem. Bo my zrobiły tamę. Na niesie gałęzi. Cały dzień robiłem. Zachodzę rano. A tam na dół wszystko jest w rzece, a nie ich cholera będzie. No. Też urocze miejsce, też no, przepiękne, nie? Tak. Piękne. Dzikie. Dzikie. Ale o co mi chodzi? On miał młyn i miał pszczoły. Ile mi? 40 uli. No. W takim miejscu, z cichym, spokojnym. O, prawda? Bo to pszczoły poszły na las, na miód robiły i tak dalej. Dzisiaj tego nie ma. No tamten młyn stary, bo chyba pierwszą zmiankę, o której ja zauważyłem, 1540. To stary. No dobrze, ale o co mi chodzi? A ile ta kuźnia w Bizerędzie ma? Trudno powiedzieć. Tu zaraz za szkołą. Mhm. No. Trudno powiedzieć, ale to może być już bardzo stare. Jeszcze nieboszczyk Dolek żył, to ponad 300 lat miała. No. I nie wolno ruszyć, bo to jest zabytek. Mówi, przyjechali roz zabytka, mówi, Wanda się musiała brać w kapelusz taki do tego i zrobili zdjęcia. No. Żerniki, Brzegi, Brzezno to była Królewszczyzna i to często było w Dzierżawach, a Bizorenda już nie, już Bizorenda należała do Cystersu, aha, do 1819 roku, ale Bizorądki były szlacheckie. Wie pan, o czym mówię? Wiem. Te parę domków. Wiem. A dlaczego? No tak było, własność była inna. Nie. No. Nie. Tam przepływała stróżka. To może jakieś. Ta stróżka przepływała, aha, ich z lat do tyłu nie wolno było umarłego przenosić przez rzekę. To też. Tak? Tak. No. I ta stróżka, jak już się kto mieszkał na Bizorędka mieszkał, a tu troc na tego, na Bizorędzie, po sąsiedzku. No. Tak. Były takie właśnie zwyczaje z tymi pochówkami, tak. Na przykład tokarnia. Do Sobkowa należała, tak. Przy do Chęcin by mieli niedaleko, bliżej. Ale trzeba by przez Czarną Nidę. Tak. Przejść. Przez te rzeki. Tak, to dawniej to miało jakieś znaczenie dla ludzi. Jak, i weźmy teraz, ile takich miejscowości jest, prawda? O, no. Co przez rzekę, co, a teraz to nie ma tego. Nie. Z krańca, skąd tego przywiozą, prawda? No ale to macie fajnie w parafii. Ciekawie, bo Bizorenda do waszej należy,
a Bizorątki do Michałowa. Tak. Tak jest. I to jest wspaniały przykład dawnej tradycji. Na przykład Szczepanów. Przecież miał bliżej do brzegów. Tak. A należy do Michałowa. No. Był u was w Sopkowie ksiądz, nazywał się Graca? Był. Chcił mnie. No. Ja się złożyłem tak, miałem taką ceglarkę i tam się pożyczyłem do Sopkowa, tam do tego. Ja jechałem z roboty, u mnie poznał. I zabrał mnie. Ja mówię, to z tym się tak rozmawiali, mówię, proboszczu, ale tu w Sopkowie to się pan dobrze mówi. Proszę pana, to jest parafia biedna. Ja byłem na parafii Seceminie, 600 dusz. O, no. O. Specyficzny ksiądz. Proszę? Specyficzny ksiądz. Tak, tak. Tak. Niestety, tak trzeba powiedzieć. Tak. Tak to jest. No to co zrobimy? Nic. Wszystko się mini, tak jak mówiłem. I przyroda, i ludzie, i wszystko. Czy tutaj są jakieś groby po lasach, gdzieś zachowane z czasów wojny? Czy nie ma? Nie ma. Nie ma nic jakichś takich? Ja wiem z opowieści, to tutaj na podwórzu pierwszej wojny światowej, to było trzech Austriaków. Ale po wyzwoleniu, po jak się wojna skończyła, to ich zabrali ciała. Tu zaraz jak się Sopka dom kończy. Tutaj u was? Tak, o. To z opowieści, no bo z taty mówił dziadek, o. No. Tak. Był przecież, ale to był tego Stępnia, jak się tam blisko Lesie Michowskim, jak się na Andrzej wiedzie, to był grób tego Stępnia, o. Ale to partyzantka. Tak. A ten Ziental, kojarzył go pan tego, co go Niemcy zabili z brzegów, czy niekoniecznie? Wiem, w którym miejscu mieszkał, trochę go kojarzę. O, z okna wyskakiwał i tego. Zastrzelili go. O. I pochowali go prawdopodobnie pod oknem swojego domu. Dopiero po wojnie, jak się wojna skończyła, nas mentor przeniesiony. Nie ma upamiętnienia tego w ogóle, nie? Nie ma nic poza grobem, nie? No, tak. O. Tutaj dość dużo się działo. Ja wiele lat temu tutaj byłem u takiej babci w takim domku na zakręcie. Ona już wtedy była babcią, to jest 20 lat temu, lekko, nawet więcej, co ja mówię, około 30. I opowiadała właśnie o wydarzeniach pierwszej wojny tutaj światowej. Jak Rosjanie tutaj byli po tamtej stronie, tu Austriacy po tej. Także tu się dużo działo w czasie pierwszej wojny światowej. Tak. I legiony tutaj były, znaczy pierwsza kompania kadrowa od Żernik do Brzezna, tutaj przecież był pas, gdzie się bronili przeciwko Rosjanom. No bo ludzie też przeżyli to wszystko. Jak mój tatuś, to w czasie pierwszej wojny to stąd wyszli i mieszkał w Chęcinach na Wrzeszach. O, mieszkały tam, bo tu było zajęte. I mówią, że krowy pasy na zamku w Chęcinach. Jeszcze o taką rzecz zapytam. Bo te rodzice pana żyli z ziemi, z uprawy ziemi. Tak. Wiadomo, że uprawiali zboża, ziemniaki. Tytoń też? Tyś. Też. Buraki. Popularny był? Na pewno, buraki cukrowe. Buraki cukrowe też? Też. I gdzie te buraki były, szły? Nie, ja bym woził nawet do Niuszowy. I co, pociągiem dalej? No, pociągiem do cukrowni. Do Kazimierzy, czy gdzie? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, o. A ty to woźli do Jędrzejowa, do Skruniowa. Fermentowni, tak? Fermentowni, tak. Tak. O. Tak. To się wszystko zmieni. Tak. No to co? Zdrowia sobie życzmy. Ja również życzę dużo zdrowia. Bardzo się miło rozmawiało. A dlaczego się nadzieje? Widno? Nie wiem. Bo łapówek nie bierze. Nie bierze. O, to dobre.
Oj Boże, dziękuję serdecznie. Również. Dzięki. Bo łapówek nie bierze, no. Dobre? No, nie przekupna jest. A jeszcze jedno zapytam się. No. Kto jest gorszy, policjant czy ksiądz? No, domyślam się, że ksiądz, ale nie wiem czemu. Tak. No, tak. Bo ksiądz jak wyprowadzi, to już nie wróci. A policjant jak wyprowadzi, to wróci. No, tak się domyślałem. Dobre.